Słoneczko ludziska, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank w HD. I jesteśmy na Blackwater City. I tak, mam nadzieję, że moje problemy z konwertowaniem nie pójdą tak źle jak w ostatnim odcinku, ale przekonamy się później. I witam nas dość taki ponury świat. Szczerze powiedziawszy, i się ogólnie chyba się bardziej skupię na grze niż takim gadaniu bezsensownym. Więc w Blackwater City wreszcie mamy wykorzystanie tego hydrosciplera. Dzięki niemu możemy się przedostać dalej przez poziom i bardziej się zagłębić w fabułę. I więcej jest tutaj platformingu, platformowania, jak jakieś inne tego słowa, no nie wiem, jak to się nazywa, synonimy, o, synonimy. I tak, po ostatnim odcinku chyba zwątpiłem w moje umiejętności, jeśli chodzi o to, o konwertowanie. Jak jeśli mi się z tym nie uda odcinkiem zrobić coś, żeby się nie wyświetlał aż tak malutki. Jeśli na moim odtwarzaczu będzie, że on będzie dobrej wielkości, a na YouTubie wyjdzie potem, nie wiem, niecałej godzinie, że w złej rozdzielczości to jest, to usuwam film i potem czekam te 2-3 godziny, aż się prześle wersja oryginalna. Bo to jest debilizm, żeby w takiej mojej rozdzielczości. I znowu się zbugował airbar. No, niestety. Się zbugował, no i koniec. I tak, wreszcie, krótki odcinek tym razem jest. No niestety. Ale także wracając jeszcze do tego odcinka, to tam wcześniejszego, to strasznie mi się nie chce tego usuwać i przesuwać od nowa, gdyż wersja oryginalna prawie gigabajt waży. Jeszcze nigdy filmu o tak dużym rozmiarze nie przesyłałem, więc sądzę, że to zajęłoby co najmniej 5 godzin. A szczerze powiedziawszy, nie chcę się tyle czekać, aż się film wyśle. I szczerze powiedziawszy, tutaj zrobiłem chyba mój najlepszy speedrun tej sekcji. Znaczy, nie najlepszy, bo mógłbym to lepiej zrobić. Może nawet nagram speedrun tej sekcji. Czemu nie? No, będzie fajnie. No i co? No, do święta nieco. No, Mikołaj jest już praktycznie prawie. Nagrywam to w piątek, 5 grudnia. Prześlę to może 6, idealnie na Mikołaja. No i nie wiem. No będzie fajnie, tyle powiem. Fajny odcinek na Mikołaja będzie. Jezu, coś tak pogłośniło. No. Paparazzi, ale Ratchet. No i nie wiem, żadnego konkursu nie zrobił, bo po co? No nie wiem, co zrobię po prostu. Może jakiś jednodniowy full playthrough z jakiejś gry z Mikołajem?
No nie wiem. O, może wiem. W grudniu. W grudniu, no brawo. A, i przekupiliśmy ochroniarza. Haha, jak trudno się było domyślać. No i tak. Chyba nagram. Jak to się nazywało? Jest taka gra przeglądarkowa, idealna na święta. Tylko zapomniałem, jak ona się nazywa. No, chodzicie takim duszkiem, ogólnie to jest gra po point and click. I chyba jest tego cztery części. I przejście tego całego może, nie wiem, zająć mi 15 minut, może 20. No. I teraz uwaga, będę oryginalny, zjem sobie czekoladkę na odcinku. What makes one man toil in obscurity while another becomes a Nie chcę z tym wiedzieć, hero? jaki to jest It's a smak. strength, compassion, Przez determination, or just pure czekolada z nadzieniem o blind luck. smaku Wise men through the ages have struggled with that very kawy latte. question. But Captain Quark knows the Bardzo secret. smaczne, That's szczerze why polecam. he's been able to defeat more despots, rescue more damsels in distress, and save more civilizations than any other hero in the galaxy. Now is your opportunity to see if you've got the stuff heroes are made of. This infobot contains coordinates to Quark's secret base. Can you quickly conquer Quark's killer cannonade of confounded contraptions? Can you quickly quark can you quarkly quick Oh, just make your way through the defenses to the center of the base. Prove yourself. Learn the secret and earn your place in galactic history. Consult your doctor before attempting any strenuous exercise. Not responsible for death or dismemberment. Your results may vary. Dobra, trochę mi się zapomniało z tymi cutscenkami, ale okej. I tak się zastanawiam, co zrobić z Let's Playem Ratchet & Clank Size Matters aka Ratchet & Clank 5. No bo patrzcie, mogę nagrać z wersji na PSP, która zawiera dodatkową cutscenkę i lepszą jakość, ale równie dobrze mogę też po prostu odpalić na emulatorze Ratchet & Clank Size Matters, która też będzie miała lepszą jakość, ale też będzie miała wersję polską. I tu właśnie zaczynają się moje problemy, gdyż powoli się zbieram na to, aby wreszcie dokończyć tego Ratchet & Clanka 1. Potem się zająć z Ratchet & Clanka 2, 3. Jak sobie dokupię Gladiatora, to również jego. Czyli Ratchet & Clank 4. I w końcu zacząć tego Size Matters. Bo ogólnie najłatwiej bym się nagrywał z wersji PSP, ale wtedy bym musiał wszystko tłumaczyć. Szczerze powiedziawszy, już obczaiłem sobie tłumaczenie gry, ale po prostu nie chce mi się tego tłumaczyć. Równie dobrze bym mógł pobrać jakieś nieoficjalne spolszczenie z internetu i to po prostu zrobić, niż tak najzwyczajniej w świecie nagrać z wersji na PSP. Puh, PS2. No i niestety. Tak samo będzie z tajnym agentem Clankiem, aka Secret Agent Clank. Gdyż, no to znaczy, to już nie będzie aż takiego wielkiego problemu, ale no, chyba bardziej się przystawiam do tego, aby nagrać z wersji PSP. Chociaż moje PSP ostatnio ma jakieś dziwne zachowania, gdyż samo mi włącza tak jakby przycisk PS, jakby się, nie wiem, płyta włączała sama czy coś, ale nie wiem, może sobie po prostu spatchuję grę, to znaczy, że z wersji płytkowej dam na kartę pamięci i tak nagram, wtedy chyba nie będzie żadnych problemów, gdyż płyta się nie będzie dziwnie sama włączać, to będzie legalne i będę miał tak jakby uproszczone zadanie. Bo równie dobrze mógłbym nagrać z emulatora PSP, jak to niektóre osoby robią, ale wolę sobie dokupić specjalny kabelek do PSP i podłączyć sobie do, nie wiem, do EasyCapa, aby nagrać tym. No akurat PSP nie obsługuje tej rozdzielczości HD, więc EasyCap będzie idealny do nagrywania z PSP.
Nie sądzę, żeby ktoś wpadł na taki pomysł jak ja, bo z tego co patrzyłem, to większość osób nagrywa wersję tą. Albo nagrywa wersję tych dwóch gier, czyli Size Matters i Agent Clank na PlayStation 2. Albo jeśli już chcą nagrywać z PSP, to używają emulatora. To jest po pierwsze nielegalne, gdyż według władz Ameryki czy czegoś tam jeszcze prawa do piracenia gry są jakieś 60 lat po jej premierze. To znaczy, że na przykład Sonic 1 został wydany w 1991 roku, no to dopiero będzie legalne go piracić w 2051. I oczywiście nikt się już nie przejmuje tymi grami z 90 roku wstecz, z 2000 roku wstecz. I chyba je tak jakby zalegalizowano, jeśli chodzi o piracenie. Chyba od 2000 roku w górę nie jest już legalne ich piracenie. Tyle wiem. Taka mała ciekawostka dla ludzi, którzy się... No, którzy nie są uczciwi, tyle powiem. O ile mi wiadomo, to haki Sonic... haki są dozwolone. Ewentualnie jakieś HD remixy, na przykład... Jak Sonic 2 powstał w 1992 roku, to... Fangame... To Fangame Sonic 2 HD jest legalny, jeśli go wreszcie dokończą. I nie wiem, co to znaczy Ripia a new one. Wiem tylko, że Rhino to jest najpotężniejsza broń we wszechświecie. A w każdym razie seria Rhino. I jest chamska droga. I szczerze powiedziawszy, bez triku z nieskończoną liczbą tych. Mów. Śrubek. Z trikiem na nieskończoną liczbą śrubek. Prawdopodobnie jeśli przejdziecie całą grę, nie macie szans, aby zdobyć Rhino. Prawdopodobnie podczas pierwszego przejścia gry nie zdobędziecie Rhino. To jest bez wykorzystania tego triku. I o co chodzi w tym triku? Trik polega na tym, że rozwalamy zgliczowane, raczej niemożliwe do osiągnięcia w wersji na PlayStation 2 miejsca jest. I tam są beczki, te skrzynki. I tam je rozwalamy i one się tak nieskończono się rozwalają i dodają nam śrubek. Lecz te śrubki lecą bardzo mało, tak jak z normalnych tych. Z normalnych beczek. Co ja mam z tymi beczkami? Z normalnych skrzynek. No. I tak, bodajże na Rhino trzeba 150 tysięcy monet. To około, nie wiem, zajęło godzinę, więc na padzie od PlayStation po prostu, nie wiem, jakąś gumkę po prostu do ścierania dajcie, nie wiem, na kółko jakąś, nie wiem, jakimś sznurkiem czy innym urkiem. Przywiążcie to do pada, żeby to cały czas było wciśnięte, a i tak, nie wiem, na noc sobie zostawcie to przez całą noc, albo nie wiem, jak idziecie do szkoły. Wiesz, to najlepsze będzie rozwiązanie, po prostu
Patrzcie, załóżmy, że macie 8 godzin w szkole, plus przerwy itd., itd. Zobaczcie, zostawiacie sobie, o nie wiem, o 20 włączoną konsolę zaraz z tym kankiem z wykorzystaniem tego glitcha. Tak jest to przez tą całą noc, czyli jakieś 8 godzin normalnego snu, czyli o 7 rano. O 7, o 6. No to... o 7, no to załóżmy, że taki pan Andrzej idzie do szkoły o 7 rano. Zostawił sobie włączonego raczej klanka z wykorzystany z tym glitchem. I ten pan Andrzej spędza 8 godzin w szkole, bo ma bardzo dużo zajęć, bo zdaje, nie wiem, na maturę czy na coś. I pan Andrzej wraca o 15 do domu. No to konsola była włączona przez 8 plus 1 to jest 9 plus 8 to jest 16. Konsola była włączona przez 16 godzin. No to temu panu Andrzejowi 0 śrubek. O jakieś, nie wiem, 1,5 miliona albo i nawet 2 miliony śrubek doszły. Przez co zdobył, ma automatycznie zagwarantowane, że zdobędzie Rhino, że zdobędzie trofeum 1 milion śrubek. No. I tada. Ma gość jedno z najłatwiej, ma pan Andrzej najpotężniejszą broń i najtrudniejsze trofeum. Brawo, pan Andrzej zdobył dwie bardzo dobre rzeczy. Oczywiście ja tu nikogo nie obrażam, tylko ja po prostu sobie dałem takie hehe imię, żeby ta historyjka była jakaś taka śmieszna. No. I kontynuujemy z resztami klankiem. Nie no, ale się rozgadałem z tą historyjką. Szczerze powiedziawszy, to ma sens nawet. Jakieś 2 miliony lub 1,5 miliona by się zdobyło. Tylko oczywiście musicie mieć nie wiem, pad podpięty do konsoli, żeby się nie wyłączył sam. Oraz nie możecie... A jeżeli nie, to musicie mieć wyłączone oszczędzanie energii, jeśli chodzi o wyłączanie samoistne pada. Tak. No. Nie sądzę, żeby to było... nie wiem, jakieś oszukane. No sądzę, że to jest bardzo... dobry trik. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Narka i cześć!